Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem pokazać teraz taki szczególny moment w historii, ponieważ właśnie parę godzin temu dosłownie weszła wersja Blendera 2.73. Jest to tak naprawdę wersja testowa, ale jest już dostępna i tutaj widać log z kompilacji tej wersji. Ona powstała dokładnie rzecz biorąc jakieś, nie wiem, godzinę temu. I jeżeli spojrzymy dokładnie na to, co się działo w trakcie kompilacji, to zobaczymy, że pojawiła się nowa gałąź w gicie. Mamy tutaj New Branch i ten branch nazywa się Blender wersja 2.73 Release. A więc mamy nową wersję Blendera. Polecam wszystkim, ci, którzy mogą chcieć mieć taką wersję, niech sobie skompilują ją od zera, a ci, którzy nie wiedzą jak skompilować albo nie potrzebują kompilacji, mogą zawsze wejść na stronę i na stronie pobrać taką wersję. Ona jest już do downloadu. Natomiast sam Blender jako taki wygląda w ten sposób. Mamy zupełnie nowe logo, mamy ostatnią kompilację dzisiaj, 15.42, no i mamy Release Candidate, a więc będą jeszcze drobne zmiany, będzie usuwanie błędów, a ja chciałem pokazać, jak można przywrócić poprzednią konfigurację Blendera, korzystając właśnie z tego, że numer wersji się zmienił. Przede wszystkim możemy zobaczyć, jak to wygląda w systemie, a więc otworzę sobie nowe okno. Popatrzymy teraz, gdzie Blender zachowuje swoją konfigurację, przynajmniej pod Linuxem. Wejdę do katalogu config, Blender. Tutaj mam wersję 2.72. Jeżeli wejdę do tego katalogu, znajdę tam różnego rodzaju podkatalogi i tym, w którym Blender trzyma konfigurację, jest oczywiście katalog config. Wchodzę i mam tutaj dwa pliki blend oraz jakieś pliki tekstowe, które możemy zignorować. Te dwa pliki zawierają konfigurację Blendera. UserPref zawiera tak zwane preferencje, czyli wszystko to, co ustawiamy w oknie preferencji, a co nie jest związane bezpośrednio z ustawieniami sceny oraz okien, oraz tak zwany startup, który jest plikiem zawierającym konfigurację ekranu. Jest to taka pusta scena, ewentualnie scena z tym, co w niej zapiszemy. Do tej sceny są także wbudowywane różnego rodzaju dodatki typu fonty, jeżeli chcemy jakieś dołączyć albo inne rzeczy. Blender po pierwszym uruchomieniu w nowej wersji wygląda właśnie tak. Widzimy, że literki są niewielkie, że w oknie nie mamy żadnych ostatnio otwieranych plików, no i po prostu taka jest sytuacja. Jeżeli chcemy, aby ten Blender posiadał ostatnią konfigurację, taką właśnie, którą pokazałem przed chwilą w terminalu, tutaj w tych katalogach, to musimy kliknąć w coś takiego jak logo tego programu i tutaj mamy Copy Previous Settings, to jest malutkimi literkami napisane, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że będzie widoczne. Klikam w tę opcję i Blender wtedy wczytuje wersję konfiguracji znalezioną w poprzednim katalogu, czyli właśnie w tym, który pokazałem, w wersji 2.72. Mogę dla wszelkiej pewności nacisnąć teraz Ctrl+U, aby zapisać konfigurację startową tej właśnie wersji. No i teraz możemy sprawdzić, co znalazło się w naszych katalogach. Zobaczmy, wejdę troszeczkę wyżej i mam teraz tutaj świeżo zrobiony katalog 2.73 i to jest konfiguracja przeniesiona z poprzedniej wersji. Pod Windowsem takiej ścieżki raczej możemy się nie spodziewać. Będzie to prawdopodobnie coś takiego jak katalog app data, jakiś roaming albo coś w ten deseń. I tam gdzieś możemy szukać później takiego pliku jak ten nasz userpref, startup i te katalogi 2.73, 2.72 albo jeszcze starsze. Tak to może wyglądać. Nie będę tego teraz dokładnie pokazywał, bo nie siedzę pod Windowsem i Wam również nie polecam. Tak czy inaczej, popatrzmy teraz troszeczkę na tego Blendera. Cóż się takiego mogło zmienić? Oczywiście klikając po samym programie być może nie znajdziemy wszystkich potrzebnych zmian albo tych, które zostały wprowadzone, bo one się pojawiają w bardzo wielu różnych miejscach i wręcz losowo mogą się pojawiać, ale gdybyśmy tak rozwinęli na przykład taki panel, możemy popatrzeć gdzieś tutaj, czy się coś nie zmieniło. No trudno mi teraz pokazywać i szukać, dlatego najlepiej jest wejść na sieć, odpalić Google'a i znaleźć coś takiego jak na przykład ten tutaj obecny Blender, powiedzmy sobie Release Notes, powiększę troszeczkę to okno jeszcze, żeby było więcej widać. No i mamy tutaj to wszystko opisane. A więc, jeżeli miałbym popatrzeć na to, co się zmieniło, to widzę, że zmieniono coś w renderowaniu wolumetrycznym pod Cycles. Jest wsparcie dla kart serii 900. Mamy także różne inne rzeczy typu interfejs, full screen w nowej wersji, jest tam dokładnie opisane, co się dzieje. Mamy także zmiany w modelowaniu, poprawiono trochę Knife Tool Selection, troszeczkę rozbudowano. Mamy zmiany w rzeźbieniu i malowaniu, zmiany w sekwenserze, znakomite zmiany dodam jeszcze, bardzo fajnie działają. Mamy także zmiany we freestylu, to jest non-photorealistic rendering, oraz w animacji, oraz w imporcie, eksporcie, oraz w kilku addonach. I mamy także, jakby tego było mało, jeszcze taki specjalny link o nazwie More Features. Jeżeli tam wejdziemy, widzimy jeszcze dodatkowe notatki od deweloperów, co tak naprawdę się zmieniło. Nie wiem, czy to jest z wersji polskiej gdzieś dostępne, ale te osoby, które chociaż trochę ogarniają angielski, mogą spróbować poczytać tutaj, co się zmieniło. Na przykład, jeżeli wejdę do Cycles Rendering, to widzę całą sekcję, no i mam tutaj różne fajne rzeczy pokazane, na przykład renderowanie wolumetryczne, wsparcie dla interpolacji sześciennej, dla voxeli, no i tam jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Nie chciałem się teraz dokładnie nad tym wszystkim tutaj skupiać, jedynie pokazuję tylko, że jest takie miejsce, w którym pokazane są zmiany. Na przykład my widzimy tutaj stary sposób samplowania świateł typu Area Light, a tutaj nowy sposób, jak widać mniej szumu, żadnych Firefliesów i tak dalej. Także wypas absolutny, jak to zwykle z nową wersją. No i cóż, polecam, że tak powiem, uwadze. Proponuję obejrzeć sobie te wszystkie feature'y, które tutaj są opisane, a później wypróbować, no i oczywiście zaraportować na forum, ewentualnie podzielić się spostrzeżeniami. Polecam także ten krótki filmik z animacją, jest bardzo słodziutka. To jest animacja zrobiona w oparciu o Grease Pencil. Polecam uwadze. Można teraz animować nasze krótkie notatki lub skacze tworzone w Blenderze. Także mamy mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, nowych, ekscytujących i bardzo fajnie działających. Więc po takim wstępie myślę, że wypadałoby zakończyć. Wiemy już, jak przywrócić konfigurację. Mamy tutaj jeszcze Recover Last Session, jeżeli chciałbym zobaczyć, co to było, a w sumie kliknę dla ciekawości, zobaczymy. No proszę, robiłem jakieś eksperymenty, no więc nic ciekawego. Dobra, więc na tym poprzestanę i ta krótka zajawka niech wystarczy Wam na nadchodzące święta, no i na czas zabawy z Blenderem. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, do zobaczenia.